Państwa, będę mówił o tym, czego się kupić nie da. Życie czasem można kupić, zdrowie się kupić nie da. Pojęcie tuneli diagnostycznego wynika do dwóch przykładów. Jedna dotyczy naszych lokatorów, czyli mikrobiomu, a zwłaszcza tych, które są patologicznymi drobnoustrojami, i druga do tego, co wszystkim nam dokucza, a mianowicie krążek międzykrwiowy. Informacja i bezpieczeństwo jest integralnie ze sobą związane, one są jak dwa skrzydła ptaka, muszą funkcjonować synchronicznie. Informacja i bezpieczeństwo wiąże się także w medycynie z funkcją strukturą regulacyjną, przepływem energii informacyjnej. Te wszystkie systemy, które my dzisiaj mamy do dyspozycji, w jednym aparaturze jest kilkanaście programów, no muszą być bardzo precyzyjnie wykorzystane jako źródło i decyzje w zależności od tego, co nas interesuje, automatycznie skutkuje całą procedurą leczniczą. Koncepcja to struktura, funkcja, regulacja, strategia i logistyka. Bardzo ważna jest ocena koncepcji z punktu widzenia kosztów i efektywności. Logistyka i systemy modelowania matematycznego także w medycynie są tutaj niesłychanie przydatne. To mniej więcej może wyglądać tak w takim skrócie, gdzie ten przepływ energii informacyjnej jest związany z odbiorem, zgromadzeniem, analizą, syntezą, interpretacją, optymalizacją i autoedukacją, bo system się sam poniekąd edukuje, a my zbieramy coraz więcej nowych doświadczeń, które potem się przekładają na syntezy takie, które są prostsze, tańsze i szybsze niż to, co tutaj pojawiliśmy do dyspozycji. Tutaj Państwo mają taki schemat, to zawsze lepiej posługiwać się określeniem jeden obraz więcej lat niż 1000 słów, tak przynajmniej Chińczycy od wieków uważają. Celem jest utrzymanie systemu zdrowia i wysokiej sprawności organizmów żołnierzy Wojska Polskiego. No, my wszyscy jesteśmy w pewnym sensie żołnierzami, nawet jeżeli jesteśmy w cywilu. Warunkiem zasadniczym, kondycją sine qua non, to jest warunek nieodzowny, to jest świadomość utrzymania zdrowia dobrej jakości pod kontrolą systemów bezpieczeństwa. I energia świadomej informacji potencjalizuje systemy bezpieczeństwa zdrowia. To dotyczy każdego z nas bez wyjątku. Chodzi o zbudowanie tego w postaci pewnych systemowych rozwiązań. To jest coś, co funkcjonuje zarówno w sferze space, jak i TARIS. Niemniej jednak nie jest powszechne. A organizm człowieka emituje pełną informację o stanie układu w postaci fali elektromagnetycznych. Chodzi o to, żeby ją umieć odczytać, interpretować i wykorzystać w właściwy sposób. Dzisiaj mówimy o bioelektromagnetycznej informacji i ona jest podstawą konstruowania bezpieczeństwa, systemu bezpieczeństwa, utrzymania zdrowia i życia w dobrej jakości. Tunel statycznego obrazowania i tunel dynamicznego obrazowania to jest hasłowe określenie. Od 1895 roku jesteśmy przyzwyczajeni do promieni rentgena, praktycznie rzecz biorąc każdy z nas miał choćby własne jakieś zdjęcie w ręce. Ale dzisiaj tutaj jest bardzo istotna świadomość tego, że my możemy ingerować lub też nie ingerować we wnętrze człowieka za pomocą fali elektromagnetycznej. I kryterium nieinwazyjności elektromagnetycznej ma tutaj bardzo istotne znaczenie. Całkowita nieinwazyjność to jest odczyt informacji elektromagnetycznej emitowanej przez organizm człowieka i minimalna inwazyjność, to jest błąd, maksymalne ograniczenie penetracji elektromagnetycznej w organizm człowieka. To w przypadku tunelu statycznego obrazowania mieści się w przykładzie densytometrii rentgenowskiej, która dzisiaj ma 100 razy mniejsze natężenie niż dostajemy lecąc przez Atlantyk i precyzja jest na poziomie wysokiej klasy rentgenów cyfrowych. Jest w aparacie, o którym mówię, 10 programów. 10 minut można zobrazować wszystko, co w tych programach jest zawarte. To wymaga oczywiście obróbki całej ogromnej ilości informacji, która no, jest z kolei zawiadowana przez telemedycynę. I na przykład obrazowanie kręgosłupa to jest 3 minuty. Do tego tunelu
statycznego obrazowania i jeszcze dochodzi nam rezonans magnetyczny. Ja tu specjalnie wybrałem dwa przykłady, ponieważ tutaj mamy minimalne natężenie pola magnetycznego, a jednocześnie możliwość dynamicznego obrazowania tego przykładu z pozycji leżącej, gdzie wszystko jest w porządku. Przechodzimy do pionowej pod obciążeniem grawitacyjnym i wtedy widać, gdzie są problemy, dlaczego boli i co trzeba zrobić, żeby to naprawić. Niestety trzeba sobie też uświadomić, że będziemy zmieniać coraz większych paradygmatów dotyczących mikrobiomu, ponieważ tunele obrazowania dynamicznego dają możliwość ewidencjonowania tych naszych lokatorów w ciągu 10 minut, a eliminacja wybiórcza, bo każdy z nich ma swoją charakterystykę bardzo precyzyjną, może nastąpić w ciągu jednej godziny, na przykład za pomocą systemów plazmowych. Jeżeli chodzi o ten kierunek, to można już powiedzieć, że wysuwa się on jako taki kluczowy kierunek w rozwoju medycyny, czyli bioelektroniczno-elektromagnetyczna farmacja. Możemy zdjąć charakterystykę poszczególnego leku elektromagnetyczną i odpowiednią falę wyemitować i skutek biologiczny będzie identyczny. Identycznie jest z drobnymi ustrojami, zwłaszcza tymi patologicznymi, ponieważ możemy je bardzo precyzyjnie wybiórczo zniwelować, wyeliminować. A problem jest bardzo poważny, ponieważ człowieka zasiedla 10 razy więcej komórek drobnoustrojów niż liczba komórek, z którymi jesteśmy zbudowani. To jest w naszym przypadku 25 tysięcy genów genom człowieka, a genom mikrobiomu to jest 1 300 000 genów. To są ogromne rozpiętości. Cały mikrobiom środowiska człowieka ma 3 800 000 000 lat, tak się przyjmuje około. Można go podzielić na 3 sfery. Jedna to są przyjazne drobnoustroje, czyli dziecko podwaja wagę urodzeniową, generalnie rzecz biorąc za dwóch szczepa w ciągu 3 miesięcy karmione mlekiem matki, które de facto jest plazmą komórkową i stanowi prebiotyk, a te drobnoustroje są odpowiedzialne za taki fenomen, jak bifidobakterium i lactobacillus, fermentacyjne drobnoustroje. Natomiast po drugiej stronie mamy Po drugiej stronie mamy biegun patogenów. No, te niestety odpowiadają za większość 42 tysięcy jednostek opisanych na liście chorób Światowej Organizacji Zdrowia. Względne symbiotyki to stanowią największą część, ale one pracują albo dla patogenów, albo dla probiotyku, w zależności od tego, kto ma przewagę. Więc to jest bardzo ważne, żeby mieć tę świadomość. Teraz na świecie w tej chwili są prowadzone różnego rodzaju wieloośrodkowe badania, gdzie właśnie bada się te zależności między mikrobiomem człowieka a genomem i na mianowniku jest Human Brain Project, dlatego że niestety mikrobiom oddziaływuje także na mózg, to już jest bardzo znana i głośna sprawa, na przykład toksoplazmozy, gdzie inna jest reakcja przy infekcji tym pasożytem u kobiety i inna u mężczyzny, gdzie kierowcy samochodowi czy rajdowi no podejmują ryzykowne zachowania ze względu na to, że mają obecność tego pasożyta w mózgu. 30% ludzkości ma pasożyty i to nie byle jakie tasiemce w głowie, a 99% ma robaki płaskie i obu, nie mówiąc o całej reszcie. I teraz ten nasz mózg centralny połączony jest z nerwem błędnym i z mózgiem brzusznym. Tu mamy 100 miliardów neuronów i tutaj mamy 100 miliardów neuronów. To wszystko stoi na mianowniku układu immunologicznego, który jest takim biomimetycznym wzorcem systemu bezpieczeństwa. To nie są rozbudowane przestrzeń, prawie można powiedzieć kosmiczne zależności w takich ilościach różnego rodzaju oddziaływań, no ale jakoś można tym sterować. Niekiedy okazuje się to stosunkowo dosyć proste. I tutaj także mamy ten biomimetyczny wzorzec neuromikrobiom cybernetyki, czyli informacyjnej sfery systemów bezpieczeństwa, które przewodzą przez systemy telemedyczne, ponieważ musimy dążyć do personalizacji i indywidualizacji. Każdy jest troszeczkę inny i powinniśmy mieć pewne monitorowanie konkretnej osoby. Tunel ewidencji i eliminacji mikrobiomu wrogiego człowieka
to jest specjalnie użyte określenie, ponieważ czasem drażni, jak się używa określenie diagnostyka i leczenia. Ale ten tunel ewidencji i wsparcia przyjaznego mikrobiomu postępuje dzięki skutecznej eliminacji patogenów. To możemy zrobić bardzo precyzyjnie już w stosunkowo krótkim czasie. Natura jest powodem źródłem pełnomasowego rażenia, jest mówiąc człowiekowi mikrobiomu. To wszystkie armie badały i więc wodzowie umierali z powodu jego ekspresji. Więc tutaj trzeba się pochylić nad tym i w związku z tym, żeby najprościej to przedstawić, możemy mieć skaner, który daje możliwość ewidencji mikrobiomu. Względnie równolegle można przerzucić charakterystykę elektromagnetyczną na skaner, który wybiórczo będzie usuwał te wrogie patogeny. Teraz, żeby jeszcze zamknąć to, o czym mówiłem, naturalny proces starzenia się krążka międzykręgowego rozpoczyna się po 10 roku życia. I to jest fizjologia, proszę Państwa. To wzbudza, że tak powiem, niechęć, niesmak, że wskutek wykonywania ciężkich czy odpowiedzialnych zawodów, tak jak na przykład zawód pilota wojskowego, dochodzi do zepsucia się i to jest wynik służby. Nie, to jest fizjologia. My możemy to przewidywać i możemy te krążki naprawić. I właśnie w takim tunelu, o którym mówiłem, bardzo prosto można to zweryfikować i przetransferować własne komórki o wysokim potencjale regeneracyjnym, które separuje się z krwi obwodowej. Niekoniecznie trzeba pobierać z talerza biodrowego, ze szpiku. I tym sposobem w ciągu 6 tygodni krążek może zostać naprawiony w zależności od tego, czy jest zdehydratyzowany, czy jest czarny, czyli Państwo nie muszą być radiologami, żeby zobaczyć to w rezonansie magnetycznym, czy też ma przepuklinę jądra miażdżystego i trzeba zastosować ekstraktor międzykolcowy, włożyć skafoldy i podać komórki do tej przestrzeni, żeby natura sama poprzez różnego rodzaju mechanizmy komórkowo-polowe dokonała naprawy. To są już standardy od 12 lat w Polsce wykonywane. Zresztą pierwsza publikacja w Europie, 5-letnia obserwacja, dziura w kolanie 4 do 12 cm kwadratowych, to dużo jest. Zwykle się stawia w takich wypadkach rewizyjną endoprotezę, żeby się miała na czym trzymać. Jest zregenerowany kolano w ciągu 6 tygodni. To jest obserwacja 5-letnia, 108 pacjentów. Jak do tej pory nikt się nie pochwalił czymś podobnym, pan profesor Skowroński, Klinika Uniwersytecka w Białymstoku. I to jest wszystko, co chciałem Państwu przekazać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.